trwa 21. edycja alternatywnych spotkań teatralnych Klamra. Toruński Festiwal Sceny Alternatywnej od początku odbywa się w klubie Od Nowa. W tym roku w Toruniu zobaczymy takie zespoły jak Komuna Warszawa, Dada von Bzdylow, Teatr Mat Projekt, kontrowersyjną Sukę Off czy klasyków alternatywy z Teatru Ósmego Dnia i Wierszalina. To najdłuższa i najbogatsza programowo edycja Klamry, podczas której zobaczymy 13 spektakli i działań scenicznych. Festiwal wchodzi w trzecią dekadę istnienia w rozbudowywanym i odmienionym klubie Od Nowa, położonym w toruńskim kampusie uniwersyteckim. Klamra wpisała się już na stałe, to jest 21. edycja. No, okrzepliście, jeżeli chodzi o festiwal na mapie teatralnej Polski. Tutaj w zasadzie przyjeżdżają ci najwięksi, jeżeli chodzi o ten teatr alternatywny. Zgadza się. Klamra jest festiwalem prezentującym najlepsze polskie teatry niezależne. Teatry uznane nie tylko w Polsce, ale często za granicą. W tym roku zobaczymy spektakl, który został nagrodzony no, ładnych parę lat temu, ale warto go z całą pewnością pokazać, bo w Toruniu nigdy nie był pokazywany. Mam na myśli tutaj Moskwa Pietuszki Teatru Kana. Został nagrodzony w Edynburgu, najważniejszym festiwalu teatralnym na świecie. Także to już samo mówi o randze teatrów, które zapraszamy na Klamrę. Jest to 21. wyjątkowa edycja z tego względu, że spektakli jest więcej. Działamy w rozbudowanej odnowie, obecnie już w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa. Mamy większe możliwości, jeżeli chodzi o prezentację spektakli. Jest dużo więcej i dużo ciekawszych i bardziej skomplikowanych imprez towarzyszących. Został wprowadzony nowy cykl, a mianowicie Klamerka, skierowany do najmłodszego widza, bo uważamy, że powinniśmy również sobie widzów edukować, wychowywać i oswajać z teatrem od lat najmłodszych. Z tego też względu został zaprezentowany spektakl, który powstał w koprodukcji z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Teatrem Wiczy, naukowy cyrk Braci Nano, skierowany właśnie do widzów najmłodszych, który zaprezentowaliśmy w niedzielę. Te maczugi, którymi żonglujemy tam i z powrotem. One są zbudowane z atomów. Naprawdę, Paweł? One są zbudowane z atomów? Tak samo. Jak? Ta piłka! Ej, Paweł! Ta piłka ma przecież inny kształt niż maczugę. No, Błaszczykowski nie kopie maczug. To nie ma żadnego znaczenia. To tylko inny układ atomów niż maczudze. Aha, dobra, w takim razie, Paweł, powiedz mi, co jeszcze zbudowane jest z atomów? Starożytka doniczkowa! Paweł! Poczekaj, twierdzisz, że te roślinki są zbudowane z atomów? Tak! Roślinki, organizmy żywe, wszystko jest zbudowane co? Z atomów. Może ktoś to złapać? Paweł, to była moja piłka! Słuchajcie! Diabeł będzie jeszcze jej potrzebował, więc jeżeli możecie, to rzućcie ją z powrotem. Tylko nie teraz, po prostu rzućcie kiedy chcecie. Okej. Piłki, maczugi, roślinki, czyli organizmy żywe. Tak. Co jeszcze zbudowane jest z atomów? Na przykład ten plastikowy taborek. Łej, Paweł! On też jest zbudowany z atomów? Tak. On jest zbudowany z atomów. Uważaj. Dobra. On zbudowany jest z atomów, tak? Tak. Płacia! Musisz mnie nim tak rzucać? Przepraszam. Dobrze. Piłki, roślinki, organizmy żywe, plastikowe taborety. O, ciekawe, nawet to! Wow, Paweł! Skąd to masz? Jeszcze raz. To, poczekaj. To też jest zbudowane z atomów. Widzowie festiwalu obejrzeli też zwycięzców ubiegłorocznej Klamry, trójmiejską formację Dada von Bzdylow w spektaklu Duety Nieistniejące, który jest wspólnym dziełem tego teatru i jazzmena Mikołaja Trzaski. W tym roku też dużo takich pozafestiwalowych wydarzeń, spotkania z twórcami, ale też koncert. Renata Przemyk zagra na koniec. Tak, jest koncert. Właściwie koncerty tak naprawdę to będą trzy. Mamy też dwa filmy z muzyką na żywo. To jest też forma koncertu, bo ta muzyka ilustruje po prostu film, to będą Porywacze Ciał i to będzie formacja Szaza. Szaza jest współlaureatem Klamry z roku ubiegłego, wspólnie z teatrem Dada von Bzdylow. Są oczywiście spotkania, a przede wszystkim jest aż 12 spektakli, to jest rekord Klamry, nigdy tyle przedstawień na Klamrze nie pokazywaliśmy. No to dzięki, oczywiście dzięki temu, że mamy drugą salę i możemy równolegle przygotowywać, w tej chwili trwają przygotowania tutaj do spektaklu właśnie Naukowy Cyrk Braci Nano i w naszej głównej sali do spektaklu Teatru Wierszalin. 13 marca na scenie Od Nowy pojawi się Teatr Formy, który pokaże Pandorę w reżyserii Józefa Markockiego. A potem obejrzymy kanoniczne dla polskiej sceny niezależnej przedstawienie Teatru Kana Moskwa Pietruszki. Czwartkowe pokazy otworzy projekcja filmu o teatrze tańca Standby.
A potem odnową zawładnie improwizacja w wykonaniu teatru improwizowanego Klancyk z Warszawy. Młodzi mistrzowie tego gatunku pokażą klasyczny format chicagowskiego Improv Theater Pan Harold. Piątek to prezentacje dwóch scen korzystających w swej sztuce z tańca i ruchu. Lubelski Teatr Tańca przedstawi Grace Runners, zaś duet Kołodyńska-Kordaczuk pokaże Symptomy. Festiwal zakończy 16 marca występ klasyków alternatywy poznańskiego Teatru Ósmego Dnia z wstrząsającym spektaklem Do Władzy Wielkiej i Sprawiedliwej. Ostatnim, w przenośni dosłownie akordem klamry, będzie koncert Renaty Przemyk Akustyk Trio z materiałem z najnowszej płyty tej artystki.